Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Królicza Strefa. A co nam się tutaj dzisiaj wydarzyło? O tym w dalszej części filmu. Także serdecznie zapraszam was do oglądania. No i tak, moi drodzy, jak widzicie, samiczka wiedeńska szara nam się wykociła. Wykot był wczoraj, czyli sobota 12 marca. A tutaj jest jej gniazdo, które za chwileczkę sobie sprawdzimy. Nie zaglądałem do niego, więc nie wiem, co tam jest. Ja sobie natrę łapy. A mogę to w sumie zrobić nawet teraz. Samiczki wyciągał nie będę, ponieważ samiczka jest bardzo łagodna i w stosunku do mnie nie powinno to być żadnej agresji. Pokaż tą sierść twoją. Nawet jak dawać potomstwo, masz bardzo ładną sierść. No. Ciężki okres, w nocy przymrozki, minus 5. Dobra. Także sobie zaglądamy do środka. Co tutaj mamy? Na razie sobie tak odkryję i zerkniemy. Jakieś bobasy są. No to zabieramy się za liczenie. Gdzieś im tutaj zrobię. Łapa zimna, kurczę, no ale liczymy. O, ale brzusz, zobacz jakie brzuchy pełne. Jeden, drugi, troszeczkę większy, trzeci, czwarty, piąty, szósty, no i siódmy. Także całkiem spoko. W pierwszym miocie, przypomnę, miała 10. Tutaj mamy 7. Po boku nic tutaj nie wyczuwam. Maluszki z powrotem chowiemy. Także jest ich 7 sztuk. Także akurat. Akurat fajnie. Żadnej redukcji nie trzeba robić. Zresztą ja i tak mało kiedy robię. No wiadomo, jakby było tam, nie wiem, 15-17 sztuk, to może i człowiek by zrobił. Ale tak, to nie ma sensu. Dobra, wszystkie chyba wrzuciłem do gniazda. Damy tutaj jakiegoś jednego losowego. A chodź, pokażemy się, jak wygląda. Proszę, zobaczcie. Zobaczcie, jakie brzuchy pełne. O, samiczka tutaj przyszła do mnie. Zobaczcie, co ona tutaj teraz czaruje. Chyba mnie nie bajśniesz, co? Jasne, że nie. Dobra. Zamykamy młode, a sobie jeszcze gdzieś sprawdzę, czy gdzieś tutaj nie ma czegoś niechcianego. Ale raczej nie. O. Także całkiem spoko. To by był pierwszy wykot w tym roku. No tak. Pierwszy wykot 2020 roku. Bardzo ładnie. O. Nic się nie martw. Także tutaj w tym oczku mamy wszystko. Samiczka dopuszczona była 9, wykot był 12. Oczywiście trzeba tutaj uzupełnić tą tabliczkę informacyjną. 7 sztuk i wykot 12 marca. Przechodzimy na bok do samiczki, która była zakocona 26. Powiem wam, że samiczka tu tak to wszystko przekupuje. Ja sobie tutaj dościeliłem, no ale w przyszłym tygodniu, w sumie poniedzieli, muszę zrobić tutaj generalne porządki wszystkim króliczkom, poza oczywiście tą samiczką. Będziemy sprzątać. Także mam nadzieję, że ta samiczka również jest zakocona. Ale tak jak mówię, to się okaże za jakieś tam, no, 2 tygodnie powiedzmy. Przechodzimy sobie bez cięcia poniżej do samiczek wiedeńskich szarych, które również za niedługo będą już tatuowane. Wszystko już przygotowane, tylko znaleźć troszeczkę tego czasu. No i trzeba to w końcu zrobić. No. Także tutaj u samiczek jest w porządku. Ogólnie żadnych strat w hodowli póki co nie ma. Odpukać oczywiście. Samiczka wiedeńska niebieska.
którą będziemy próbować dopuszczać niebawem. Zobaczymy, czy będzie chętna do współpracy. Jeśli nie, no to tutaj odpalimy znowu Rabitin, także będziemy działać w tym kierunku. Ona musi dać jeszcze jeden miód na wiosnę. Nie ma opcji, że nie. Także u samiczki również w porządku. Tutaj mamy samczyka wiedeńskiego szarego. Również pójdzie do dziarania. No i cała piątka maluchów wiedeńskich. Najprawdopodobniej 3 samiczki, 2 samczyki. Niebawem również będziemy rozdzielać, ale muszę się wziąć za kończenie tej drugiej klatki. A zaraz wam przedstawię jeszcze jednego członka tej rodziny. Ej, kura, no ciebie chyba straszy naprawdę. Wypad. Milena, ty pozwoliłaś, żeby kura weszła do królików? No co jest grane? No teraz przepraszasz. A pokaż może widzą twoją mordkę. Pokaż się tu. Milena. No. Dobry pies. Siad. Zostań. I oto i ona. Milena. Mila. Jakby ktoś pytał, co to za rasa? Siad. To jest to rasa owczarka katalońskiego. Mila. Mila. Pokaż buzi. Łapa. Łapa. Dobry pies, dobry pies. No. Ty pieszczochu jeden przytulańc. No, króliczki, zaobserwuj. Nie wiem, chyba Mili nie było nigdy na filmach. Może tam w jakiejś przebitce się przypadkowo trafiła. No ale dzisiaj już będzie znana. Pilnuj. Także to jest pies pasterski. I pilnuje tego gospodarstwa. Dobra, zamykamy. No i co? Przechodzimy do klatki numer 2. Nie, Mila? Idziemy do klatki numer 2? Idziemy, no. Chodź. No i w drugiej klatce zaczynamy sobie od burgundów. Samczyków. Dalej są 3 sztuki. No jeśli te króliczki się nie sprzedają, no to niestety trzeba będzie zlikwidować w inny sposób. A w jaki, no to możecie się chyba domyślić. Naprawdę rzadko to robię, no ale jak już nie ma wyjścia, no to niestety trzeba. Także tak to niestety jest. Tutaj mamy drugiego samczyka. Pogoda dzisiaj piękna, ani jednej chmurki na niebie. Także ładnie się prezentują króliczki, a czykolwiek słońce przy filmach troszeczkę przeszkadza. Także tak wyglądają nasze burgundy. Sianku uzupełnione. Tą klatkę również w przyszłym tygodniu całą muszę wysprzątać. Poczyścić, wyrzucić oborniki każdemu królikowi. No i pomału brać się za kończenie tej klatki, bo królików przybywa, a prace stoją w miejscu. Ale materiał już jest, także teraz tylko troszkę czasu i chęci. Tutaj mamy naszego samczyka, który zakacał nam samiczkę wiedeńską niebieską. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tutaj samczyk z mojej hodowli, który został i któremu będzie trzeba jakąś panią przywieźć. Ale mamy czas. Jest ok. Tutaj mamy naszego bałaganiarza. I ten młody samczyk z boku poszedł w jego ślady, bo robi to samo. Również przekopuje. Także również będziemy mieli w hodowli drugiego bałaganiarza. Dobra. Mamy i naszego grubaska. Ciekawi mnie jego waga. Nie chce mi się wagi przynosić. Dam mu spokój, zrobię to w przyszłym tygodniu. No ale zobaczcie,
sam jęczmień i sianko nadal w diecie. I wygląda dobrze. No i przechodzimy już do ostatniego króliczka w hodowli. Samczyk wiedeński, szary, którego również trzeba będzie zatatuować. I muszę się już za to brać, bo im później, tym gorzej. Gorzej to króliki znoszą, im są starsze. Także w dzisiejszym filmie to chyba by było na tyle. Aha, jeszcze może takie małe info. No na pewno filmy na kanale będą teraz dużo rzadsze niż zawsze. A dlaczego, to już wam mówię. Moją drugą pasją jest wędkarstwo, a dokładnie wędkarstwo karpiowe. Jest również kanał na YouTubie, który nazywa się Karpiowa Strefa. Wrzucę wam w opisie linka. Także tam możecie zobaczyć moją drugą pasję, a w zasadzie to pierwszą, bo ona jest u mnie na pierwszym miejscu od wielu, wielu lat. Także wrzucę wam linka. Tam możecie mnie zobaczyć w całej okazałości. Z twarzą, rybami, no i całym moim sprzętem wędkarskim, a w zasadzie stricte karpiowym. Także w sumie tyle miałem do powiedzenia. Sezon wędkarski już został odpalone na dobre, więc na pewno częściej filmy będą się pojawiały tam niż tu, ale oczywiście o króliczkach postaram się nie zapomnieć. Dobra, moi drodzy, w dzisiejszym filmie wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie, jak nie na tym kanale, to na tamtym. Pozdrawiam.